myślę, że w ogóle rozmowa w tej chwili na temat studiowania, kiedy zajęcia odbywają się głównie online i kiedy ten świat stanął na głowie, jest zupełnie bez sensu. Myślę, że te emocje i cała reszta pojawi się później, bo w tej chwili to jest jakiś rodzaj rozczarowania, tak mi się wydaje, ale to nie powiem, że mój syn jest rozczarowany dorosłością czy całą resztą, natomiast no nie chciałabym być na jego miejscu w tym momencie akurat rozpoczynać dorosłe życie. Ja myślę, że te emocje są trudne w momencie, kiedy człowiek zaczyna dorosłe życie i nagle się okazuje, że ono nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, ale to też niech on sam się wypowiada w swoim imieniu. Nie, niespecjalnie. To znaczy ja się szybko klimatyzuję i aklimatyzuję. Szybko się aklimatyzuję i na początku po prostu łzy codziennie, masakra, a w tej chwili jakoś tak się okazuje, że można tak żyć. Szczególnie, że mój syn się przekonał, że jednak uciec blisko Warszawy i jest częstym gościem w domu.